Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Beata Mazurek, rzecznik klubu parlamentarnego PiS. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj ukazała się informacja, to jest fragment wywiadu prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla gazety Polska The Times i tam prezes mówi, że nie wyobraża sobie, że wyobraża sobie, że polski rząd mógłby nie poprzeć kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję w związku z toczącymi się postępowaniami w Sejmie i w prokuraturze i z tym, że mogą być postawione jakieś zarzuty. Po pierwsze, czy to jest stanowisko, czy to jest taka gra wyobraźni? Co to właściwie jest stwierdzenie? No w mojej ocenie to należy interpretować jednoznacznie, że to jest wyobrażenie. Potwierdziła to potem pani premier Beata Szydło, że też sobie wyobraża. Ja myślę, że każdy z państwa ma wyobraźnię i różne rzeczy sobie wyobraża, więc taką sytuację też można sobie wyobrazić. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, to po pierwsze. A po drugie, no nic nikomu nie jest dane raz na zawsze. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że bez względu na to, czy my poprzemy, nasz rząd poprze Donalda Tuska, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że prawo weta tutaj nie znajduje zastosowania. Jeśli większość przywódców Unii Europejskiej uzna, że powinien zostać na stanowisku, to zostanie. Ale czy ja dobrze rozumiem, że skoro Jarosław Kaczyński sobie wyobraża, że Donald Tusk może nie zostać poparty, to sobie też wyobraża, że może zostać poparty, że tak to należy interpretować? Można to interpretować tylko w ten sposób, że różne rzeczy mogą się jeszcze zdarzyć. Czyli to nie jest w każdym razie, krótko mówiąc, to nie jest jednoznaczne stanowisko, że polski rząd nie popiera Donalda Tuska na drugą kadencję. Oczywiście, przecież takiego stanowiska jeszcze nie ma. Na wypracowanie takiego stanowiska jest jeszcze dużo czasu. Natomiast my mówiliśmy o tym, że generalnie powinna panować zasada popierania Polaków na różne stanowiska unijne. No właśnie, w tym przypadku państwo od niego odchodzą. Chwileczkę, ale mówiliśmy jeszcze o tym, że będziemy przyglądać się temu, jak pracuje Donald Tusk i czy dba o interesy Polski, o dobre imię Polski. A po drugie, rzecz dużo bardziej istotniejsza, tę zasadę popierania Polaków na stanowiska unijne złamała Platforma Obywatelska, nie popierając chociażby Janusza Wojciechowskiego. Więc różnie może być, to są na razie wyobrażenia, natomiast z całą stanowczością chcę podkreślić jedną rzecz, że zarówno premier Beata Szydło, jak i Jarosław Kaczyński dbają w pierwszej kolejności o interes państwa polskiego, o interes Polaków, a nie o interes własny, tak jak w mojej ocenie było w przypadku Donalda Tuska. A jak pani w takim razie ocenia kadencję dotychczasową Donalda Tuska, skoro pani powiedziała, że będzie zależało poparcie bądź brak poparcia? Wie pan, ja generalnie negatywnie oceniam to, co pan Donald Tusk robił jako premier w Polsce. Jak w zasadzie nie podejmował żadnych działań w przypadku licznych afer, które dotykały Platformę Obywatelską. Nie wyciągał z tego wniosków. Zmiany były dopiero wtedy, kiedy był silny nacisk opinii publicznej albo mediów. Nie rozumiem, dlaczego aktywnie nie włączy się w to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim w kontekście Polski. Te liczne debaty, które trwają, czy dzieją się tak naprawdę bez podania podstawy prawnej, o czym wielokrotnie mówił profesor Legutko. Ja myślę, że Donald Tusk nie jest obiektywny w tym, co robi w kontekście naszego kraju, że wpisuje się w scenariusz Platformy Obywatelskiej, bo jest politykiem Platformy Obywatelskiej i to, że różne debaty w Parlamencie Europejskim dzieją się w związku z Polską, jest poniekąd mu na rękę. Oni nie mogą pogodzić się z tym, że my wygraliśmy wybory, ale też nie mogą pogodzić się z polityką, którą my prowadzimy. Polityką, która nie jest polityką prowadzoną na kolanach. Wczoraj Donald Tusk zareagował, odpowiedział na to stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że możliwa byłaby debata, czy gotów jest na debatę z Jarosławem Kaczyńskim. Pani, odpowiadając z kolei na tę odpowiedź Donalda Tuska, powiedziała, że prezes nie zamierza promować Donalda Tuska. No ale oczywiście, proszę pana, ale czy on nie jest już wystarczająco wypromowany? Nie, wie pan, no, każda rozmowa Donalda Tuska z takim liderem, jakim jest Kaczyński, Jarosław Kaczyński, może w jakiś sposób go uwiarygadniać i potem pojawią się te tytuły. Tusk rozmawia z Kaczyńskim, albo interpretacje tej rozmowy, że w jakiś sposób wspiera Jarosław Kaczyński Donalda Tuska. W mojej ocenie jest to zupełnie niepotrzebne, tym bardziej, że wszelkie
wszelkie propozycje Jarosława Kaczyńskiego związane na przykład z nową formą funkcjonowania Unii Europejskiej w kontekście tego chociażby, co stało się po Brexicie, czy w kontekście uchodźców, z którymi Europa ma problem, nie zyskały akceptacji wśród liderów unijnych, wśród liderów Platformy, wśród liderów samego Donalda Tuska. No, ale skąd przez niego nawet w pewien sposób były, no, nie powiem, że wyśmiewane, ale taki deprecjonowane. Ale skąd pewność, że ktoś inny byłby lepszy niż Donald Tusk na tym stanowisku? Proszę pana, no, nikt nie powiedział, że ktoś inny byłby lepszy. Ja tylko zastanawiam się nad tym, czy warto poprzeć człowieka, który nie dba o interesy Polski. W mojej ocenie nie, ale to jest moja ocena. Taką decyzję, czy poprzeć Donalda Tuska, czy nie, to podejmie polski rząd. Póki co jest jeszcze na to czas. Czyli w każdym razie nie jest to kwestia jeszcze rozstrzygnięta. Poparcie, no oczywiście, że nie, bo przecież nie ma takiego stanowiska. Wczoraj natomiast to tak zabrzmiało, jakby takie stanowisko było. Przynajmniej taki był przekaz. Wyobrazić sobie można wszystko. Dobrze. Dzisiaj wspomniała pani o debatach dotyczących Polski w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj ma się odbyć w Parlamencie Europejskim debata dotycząca sytuacji kobiet w Polsce. Czy to dobrze, że taka debata się odbywa? Zupełnie nie rozumiem, dlaczego akurat sytuacja kobiet w Polsce ma być przedmiotem debaty w parlamencie. Powiem mocno, to kobiety w Niemczech były gwałcone na przełomie roku i zdaje się, że parlament tym się nie zajął. Nie wiem, kto zainicjował tę debatę. No, debata nie wiem, w Polsce nie wiem, ma być, czemu ona służyć ma. Argument jest taki, że w związku z tym, że ja tutaj cytuję, jak jest to pokazywane, w związku z tym, że PiS wspiera i popiera ustawę ograniczającą jeszcze wyjątki dotyczące ustawy aborcyjnej, no to trzeba bronić praw kobiet. Rozumiem, że taka jest argumentacja tych, którzy tę debatę zwołali. No i znów nie mogę się zgodzić z takim przekazem, z taką retoryką, dlatego że projekty, o których pan mówi, jeden czy drugi, to były projekty obywatelskie, a nie projekty Prawa i Sprawiedliwości. Ale my pokazywane jako, były jako... No ale właśnie widzi pan, no to jest ta manipulacja, że wszystko jest pokazywane jako PiS, a ja stanowczo i jasno chcę powiedzieć, jeden i drugi projekt obywatelski, zarówno ten liberalizujący, jak i zaostrzający przepisy aborcyjne, to były projekty obywatelskie. Pod którymi, jak sądzę, podpisali się nie sami mężczyźni, ale przede wszystkim kobiety. Więc też mieć trzeba świadomość tego, że to są obywatele polscy. Prawo i Sprawiedliwość nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Myśmy nie inicjowali tej akcji, nie zbierali podpisów. Natomiast wszyscy w parlamencie stanęliśmy przed dylematem, jak do tego tematu podejść, jak ten temat rozwiązać. Bo dzisiaj już wiadomo, że jest to sprawa ważna, że jest to sprawa istotna dla kobiet. I jest to problem, z którymi politycy powinni sobie poradzić. Nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. My w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej mamy odwagę głosować. Wczoraj, czy przedwczoraj, czytałam w jednej z gazet, że co czwarty poseł Platformy Obywatelskiej nie brał udziału w tym głosowaniu, bo nie mieli odwagi zająć stanowiska. Czy głosować za odrzuceniem, czy za przyjęciem jednego, czy drugiego projektu. Pani poseł, a może to jest tak, że państwo na początku nie docenili skali różnych politycznych konsekwencji z tym związanych, zlekceważyli tę sprawę i zostali zaskoczeni skalą protestów i dopiero potem zaczęli reagować i się odcinać od tego projektu, który jednak przeszedł do prac w komisji. Ale nie bardzo rozumiem, w jaki sposób my mielibyśmy reagować. No tak jak powiedziałam, to jest inicjatywa obywatelska, w której politycy Że dwa projekty obywatelskie wpłynęły, a tylko jeden został przekazany do prac w komisji. To prawda, ale trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy jednak partią konserwatywną, która opowiada się za ochroną życia od poczęcia do natury. Śmierci. Natomiast absolutnie nie ma zgody na to, abyśmy, mówię za siebie, bo tak jak pan i państwo być może wiedzą, w Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny głosowań w kwestii światopoglądowych. I ja z całą pewnością za takim brzmieniem ustawy, która została skierowana do komisji, nie zagłosuję. Nie jestem zwolennikiem karania kobiet, nie Czyli tylko za ja. Czyli projektem, który został przygotowany przez Ordo Iuris? Nie, a za w takim brzmieniu, jakim on jest, na pewno nie zagłosuję. Natomiast mówienie o tym dzisiaj, że on przejdzie w takiej wersji, w jakiej jest, jest nieuprawnione. Ponieważ projekt został przekazany do Komisji Sprawiedliwości i każdy z posłów ma prawo zgłosić do tego projektu taką czy inną poprawkę. I pytanie, jak do tych poprawek odniesie się komisja, czy je zaakceptuje, czy nie, a potem jak do tych poprawek odniesie się Sejm. Więc mówienie dzisiaj, że projekt przejdzie w takiej wersji, że większość parlamentarna chce karania kobiet, jest jednym wielkim kłamstwem, na które z naszej strony nie ma zgody. Nie ma zgody i koniec. No i nie ma zgody na to, żeby politycy
opozycji, szczególnie Platformy czy środowiska liberalne, mówiły o tym, że jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest kłamstwo, to jest nieprawda. A czy z tego punktu widzenia nie było lepiej, żeby w komisji znalazły się oba projekty i czy to nie był błąd, że został przekazany tylko jeden? Wie pan, ja głosowałam za skierowaniem obydwu projektów do tej komisji i ja uważam, że moi koledzy popełnili błąd z tego prostego powodu, że nawet gdyby projekt został skierowany do prac w komisji, to można wysłuchać drugiej strony. Potem jak się z jakimś projektem jednym czy drugim nie zgadza, to można go odrzucić. Tym bardziej, że mówiliśmy o tym w wyborach, ale ja też rozumiem decyzję tych, którzy zagłosowali za odrzuceniem tego projektu, ponieważ no, on naprawdę był bardzo daleki od naszych poglądów, od naszych przekonań. On był tak liberalizujący obecną ustawę, że ja się nie dziwię temu, że jednoznacznie moje środowisko opowiedziało się za tym, żeby projekt dopuszczający zabijanie dzieci po prostu w pierwszej wersji odrzucił. Ja też chciałabym, żebyście państwo zrozumieli sytuację moich kolegów i zrozumieli to, że oni w poczuciu pewnej odpowiedzialności też za tym zagłosowali. No. A czy to nie jest tak, że teraz środowiska z kolei pro-life poczują się takie porzucone trochę przez państwa, no bo najpierw ten projekt przychodzi do komisji, a teraz politycy PiS-u się zaczynają od niego odcinać pod wpływem jednak tych demonstracji, które miały miejsce w poniedziałek. Nie, nie, my się od niczego nie odcinamy. Ja wielokrotnie mówiłam na konferencjach, w mediach, że u nas nie ma dyscypliny w kwestiach światopoglądowych i każdy będzie głosował jak chciał. Podkreślałam to wiele razy i podkreślam to nieustannie. Nie widzę powodów, dla którego takie czy inne środowiska prawicowe miałyby się od nas odsuwać, jeśli słyszą to, co my mówimy, bo to nie jest tylko kwestia pytanie mówię. Pytanie już mi teraz, co będzie dalej, bo pojawił się przez pewien czas, ale to rozumiem, że już zniknęło, pomysł, żeby w Senacie przygotowano pisowski projekt, tylko wygląda na to, że to krótko żyła ta idea. I co się teraz będzie działo właściwie? Jest ten projekt tylko Ordo Iuris w komisji i co dalej? No, dobre pytanie, tylko że pytanie, na to pytanie może odpowiedzieć przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, bo on organizuje pracę komisji, a tryb pracowania nad tą czy inną ustawą jest ciągle taki sam, czyli ustawa musi przejść przez komisję, potem wraca do Sejmu, potem znów komisja, potem Senat. Każdy z przewodniczących sam ustala harmonogram prac nad daną ustawą, więc poza posłem Piotrowiczem nikt panu na to pytanie nie odpowie. Czyli czekamy na to, co będzie ustalone przez szefa Komisji Sprawiedliwości. No tak, oczywiście ja mam też świadomość tego, że im szybciej zajmiemy się tym projektem, tym będzie lepiej dla nas wszystkich, że trzymanie go w nieskończoność i odwlekanie procedowania nad nim niczemu dobremu nie służy, bo środowiska, które chcą zachowania dotychczasowego status quo albo liberalizacji tej ustawy, już zapowiedziały, że to nie jest koniec tego, co było na ulicach. No, i źle się stało. Że to tak naprawdę jest utożsamiane tylko z nami. Ja ubolewam nad tym, że ale może że to środowiska... wynika też z niektórymi komentarzami polityków PiS-u, na przykład ministra Waszczykowskiego, który w niedzielę jeszcze mówił, że to jest zabawa i rzecz niepoważna. No tak, ale wyraźnie odcięłam się od tych słów, nie tylko ja jako rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, ale też pani premier Szydło. To jest temat, który wzbudza ogromne emocje. Ale w mojej ocenie jest to też temat tak istotny i tak ważny, że naprawdę rozmowa na temat godności, wartości ludzkiego życia, ale przede wszystkim życia, nie powinna odbywać się na ulicy. Pamiętajmy o jednej kwestii, że podpisy, które były zbierane pod jednym czy drugim projektem, nie były zebrane w ciągu jednego czy dwóch dni. One trwały przez określony czas. I wtedy tak naprawdę nie było żadnych akcji, które by mówiły o tym, czy które by tak emocjonalnie podchodziły do sprawy liberalizacji czy ochrony poczętego życia, jaką mamy dzisiaj. No też był czas na to, żeby politycy zaapelowali o to, żebyśmy zachowali status quo obecnej sytuacji. Popatrzmy, co zrobiła Platforma. W kwietniu złożyła uchwałę dotyczącą status quo, siedziała pół roku cicho, po czym robiła awanturę we wrześniu, w momencie, kiedy projekty były już tak naprawdę w Sejmie, żeby zachować status quo sytuacji, no tak, która dzisiaj jest. Jednak to państwo przede wszystkim odpowiadają za to, co się teraz stanie, no bo mają państwo większość w Sejmie, prawda? No, ma pan rację. Tylko jeszcze raz powtarzam, żeby wyciągnąć wnioski, jak będziemy głosować, trzeba by każdego w sposób indywidualnie zapytać. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Beata Mazurek, rzecznik Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani poseł. Dziękuję panu, dziękuję państwu.